Cześć, z tej strony Freaks i witam was za kierownicą albo drążkiem sterowniczym Mustanga D5. Czy jest to dobry samolot? Nie. Czy będziecie się nim dobrze bawić? Nie. Czy jest w stanie od czasu do czasu zestrzelić 4? Tak, ale to w sumie każdy samolot tak potrafi. Generalnie nie polecam i jeżeli tak naprawdę macie jakąkolwiek chęć zachowania swojego zdrowia psychicznego w miarę, powiedzmy, tolerowalnym stanie, to polećcie wersją C albo D30. D5 się nie nadaje praktycznie do niczego. Zbiera się to jak koń pod górę. Uzbrojenie nie robi nic. Tragedia. Nawet Japończycy położą was na czołówkę, ponieważ 6 Browningów nie robi nic. Thunderbolt jest lepszy, jest bardziej wytrzymały i lepszy w czołówkach. Ma więcej karabinów. Ten Mustang jest useless. Nawet kupiłem do niego skina za nieszczęsne 3 gajdziny i to były chyba najgorzej wydane 3 gajdziny w moim całym życiu. Jeden samolot, który sprawia tak naprawdę, że mam ochotę wydłubać sobie oko jakimś niekoniecznie ostrym przedmiotem, to Wyverna, która tak naprawdę jest tak idiotycznym samolotem, który jakimś cudem skończył na 4-0. I tak naprawdę on sprawia, że Mustang głupieje. Znaczy, przepraszam, ona, Wyverna, rodzaj żeński. Wyobraźcie sobie sytuację, macie jaka trójkę A6M2 i Spitfire'a i kręcicie się i nagle przylatuje Wyverna i nie możecie walczyć energetycznie ani na prędkość, bo to ta Wyverna w tym głupim samolocie, który jakimś cudem skończył na 4-0, jest szybsza od wszystkiego, jest szybsza od samolotów na 5-0, gdzie moim zdaniem powinna być, ale jest na 4-0, żeby debile mogli nią sobie grindować, bo nie potrafią nic innego zrobić. I potem przylatuje Smigol i robi taką 7 killi, bo tak naprawdę Wyverna jest na 4-0 tylko i wyłącznie, bo ludzie nie potrafią nią latać. Kretynizm, idiotyzm, chandra, gehenna, apatia i co jeszcze? To jest po prostu dzień w Mustangu. Walnąłem już w biurko jakieś 4 razy, przekląłem bardzo niestosownie, tych razów sporo więcej. I obecnie jakimś cudem wleciałem w sam środek teamu przeciwnika. Nie wiem, o co chodzi. Zaatakuję Spitfire'a i polecę w lewo, spróbuję wciągnąć tylu przeciwników, ile mogę pod mój team. Mustang zbiera się jak koń pod górę, tak jak mówiłem. Za każdym razem, zobaczcie, taki Spitfire, albo taki Yak, albo takie I-85, może nie Saken, bo Saken to jest po prostu jeszcze większa tragedia, ale każdy taki samolot może mniej więcej rozpocząć walkę zaraz po wznoszeniu się, bo jego silnik generuje tą energię, wiecie, w tempie, no powiedzmy to, dopuszczalnym. Natomiast ten Merlin, który mamy w Mustangu, on nie generuje energii praktycznie w ogóle. Musicie polecieć z 3 godziny w linii prostej, żeby on nabrał tych 420, żebyście mogli cokolwiek zrobić. Teraz goni mnie Spitfire. On mnie nie dogoni, ale on może mi siedzieć na dupie i tak naprawdę ja jestem obecnie bezużyteczny dla zespołu. Okej, odpuścił i teraz mogę zacząć cokolwiek działać. Nadal mamy dwa jaki 9 wysoko, ale najpierw trzeba tutaj rozbić to towarzystwo, zanim oni rozbiją nasz team i będę miał 7 na ogonie. Całe szczęście, że nie mają Wyverny, bo jest to chyba down tier. Ajku. Spitfire się kręci, ale niech się kręci, ja mogę po prostu zrobić zakręt i on obecnie nie powinien mieć energii, żeby za mną podążyć. Co do mnie strzela? What the fuck, 185. Generalnie w Mustangu gra wygląda w ten sposób, że nie możecie raczej do niczego podlecieć, bo wszystko się albo wspina lepiej od was, albo przyspiesza lepiej od was. To, w czym Mustang jest dobry, to jeżeli już ktoś jest zajęty walką z kimś, wtedy możecie przylecieć i go zgarnąć dopiero za trzecim przelotem, bo wasze uzbrojenie nie pozwoli wam na to, żeby samolot przeciwnika rozwalić od tak. Tak jak widzieliście, ten Spitfire został uszkodzony, 6 Browningów. Co z tego? Dupa, oczywiście, że nic. I co ja mam w tym momencie zrobić? Gdzie jest mój team? To cholery.
A, i to jest kolejna sprawa, czyli teamy na tym BR-ze, które po prostu wołają o pomstę do nieba, nie robią absolutnie nic i zostajesz potem samemu na siedmiu. Ten Spitfire może mnie gonić. Zobaczcie, lecimy kurna minus 20 stopni, a ten samolot nabiera prędkości, jakby kurna chciała, nie mógł. Boże, jak ja nienawidzę tego Mustanga, naprawdę. Jest to samolot, który mam najwięcej zestrzeleń w drzewku amerykańskim, notabene. Jakimś cudem wytrzymałem, ale obiecuję wam, że po wrzuceniu tego filmu naprawdę nie wsiądę w ten samolot z własnej woli więcej. No i zobaczcie, no i ten Spitfire może mnie kurna... siedzi cały czas mi na dupie, że mu się to nie znudzi. Shit, wyłączyłem się silnik przy okazji. Nice, co za po prostu pro gamer move. Ja przynajmniej schłodziłem troszeczkę te... Dobra, teraz główne moje zadanie to jest poczekanie, aż Spitfire się znudzi i zakręci o 180 stopni. A jeżeli się nie znudzi, to ja zaraz zrobię splita i po prostu... Może nie wyrżnę w ziemię. I polecę z nim na czołówkę. Konsolowiec, czyli myślę, że... Nie, dobra. No i co, gościu, leciałeś za mną 10 minut i po co ci to było? Nawet nie umiesz normalnie uniknąć czołówki. Baran. No dobra, trzeba coś zrobić z tymi jakami. Otworzę te chłodnice na fulla. Znowu wyłączyłem silnik, ja pierdzielę. Ja bym go bardzo potrzebował w mojej obecnej sytuacji. I zobaczcie, i w tym momencie macie dwa jaki przed sobą i J26. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to J26. Bo J26 teraz ma dużą przewagę energii nade mną. I to jest tak naprawdę lepsza wersja mnie. Może poza amunicją. Także mi teraz pozostaje tylko i wyłącznie liczenie na to, że J26 mnie nie zauważy. Oczywiście, że mnie zauważyło. No i to teraz muszę przeciwników zacząć wyjmować. No i właśnie, mój aim też nie należy do najwspanialszych. Fuck off. No i co? J26 mam na ogonie i nie mogę nic zrobić. I mój team jest w dupie, bo poleciał na lotnisko. I ja w tym momencie mogę tylko i wyłącznie pocałować cztery karabiny tego głupiego J26, który myśli, że cokolwiek potrafi. I wyleciał prosto przede mnie. A ja i tak nie mogę nic z tym zrobić, bo ten samolot waży tyle, co kurna przeciętny Amerykanin. Ech. Tak, jestem zdenerwowany odrobinkę. Ten samolot naprawdę siadł mi na nerwy. Nie jest to ani trochę fajna maszyna. Nie polecam nikomu, weźcie coś lepszego. Z Thunderboltem chyba będziecie się lepiej bawić niż D5. Dobra, w tym momencie próbuję w jakimś, chociaż wiecie, w szczątkowym stopniu zebrać jakąkolwiek energię. Ale silnik tego samolotu w tym nie pomaga. Ten samolot praktycznie nie przyspiesza bez pomocy grawitacji. To jest żałosne. No tak, zdeszcie się jeszcze na tą czołówkę. Boże, jak mnie irytuje ta gra. Ech. Zobaczcie, jak ta prędkość rośnie w jakimś zastraszającym tempie. Lecę prosto przed siebie. Ech. W tym momencie to jest jedyna sytuacja, w której Mustang się do czegokolwiek nadaje. Czyli jakimś cudem znaleźliście się nad przeciwnikami, co też nie jest najczęstszym widokiem, gdyż jak wiemy, Mustang to nie jest raczej bestia, która wspina się niesamowicie dobrze. No i teraz co? Teraz pozostaje mi tylko i wyłącznie liczyć na to, że gościu jest głuchy i ślepy. Wyzerowałem silnik, żeby nie było mnie słychać. Ale gościu i tak mnie zauważył. I co, pójdzie na czołówkę? Nie pójdzie na czołówkę. I tylko
I tylko i wyłącznie dlatego mogę w niego postrzelać. Gdyby się zdecydował na czołówkę, byłoby to bardzo głupie i mógłby mnie ustrzelić. Nawet teraz może mnie ustrzelić, gdyż ten samolot jest po prostu beznadziejny. Nie denerwuje naprawdę Mustang. Jeżeli mnie ten gościu teraz trafi, to dosłownie wyjdę z siebie, stanę obok. Już poleć w dół. A też ten samolot, owszem, Mustangi są zwrotne, ale tylko jeżeli mają energię, jeżeli mogą z niej korzystać. Ostatnio miałem problem, żeby wykręcić B18, tą szwedzką, tego szwedzkiego dwusilnikowca w Mustangu. Ponieważ ona ma dwa silniki, a ja mam jeden silnik. I tak jak wiemy, produkcja energii w tych dwóch silnikach szwedzkich najwyraźniej jest po prostu dużo lepsza niż w tym jednym silniku Mustanga. To było śmieszne. Podobno się mówi, że niezdrowe jest bycie negatywnym, ale ja uważam, że bycie negatywnym może mieć funkcję terapeutyczną. No zgiń w końcu. Może to zbrojenie jest tak do dupy, że ojejku. Firefly mnie ustrzeli? Nie ustrzeli. Jak 9 mnie ustrzeli? Nie ustrzeli. J-26 się zdecydował, że jednak nie chce uciekać na lotnisko? Co za po prostu tragedia, nie samolot. Najgorsze jest to, że jeżeli zacznę się kręcić z J-26, to mogę mieć szansę z uwagi na to, że jestem lżejszy, ponieważ mam mniej paliwa niż on i mniej amunicji. To może być moja jedyna szansa. Próbujemy. No, trochę mnie skro. Oj, ale to jest błąd. Jeden na jeden się nie przerywa manewrów, panie gościu. No i niestety płacisz za to cenę w fartownym podpaleniu. To się też bardzo często nie zdarza z tymi karabinami, a najprawdopodobniej tak on zgaśnie. Dobra, fuck off. Już nie zgaśnie. Natomiast ten Jak-9, który został bardzo poobijany, da radę wrócić na lotnisko, czyli będziemy mieli z nim znowu do czynienia. Ostrzelam trochę Firefly'a. Nic nie trafi jakimś cudem. Whatever, co za po prostu pośmiewisko. Następnym razem, jeżeli będziecie wybierać maszyny, które mi wam pokazać jak się lata, wybierzcie coś lepszego, proszę was. Bo ja nie wiem, jak ja długo wytrzymam grając takimi ewenementami. No dobra, to w każdym razie czołgiem. I do usłyszenia, bo gościu najwyraźniej zdecydował się wyjątkować. Nie ma w sobie woli walki. No to czołgiem i do następnego.